Siemandero, witam Cię bardzo serdecznie w nowym poradniku. Dzisiaj mówimy sobie kluczową rzecz we frontleverze, o której wielu zapomina, a bardzo fajnie jest ją wdrożyć, aby ten frontlever wzniósł się na wyższy level. Zapraszam. Słuchajcie, jeśli chodzi o fronta, to oczywiście wiemy, że trzymamy nachwytem, mniej więcej na szerokość barków, łopatki w pozycji neutralnej, nie zagarbiamy, nie robimy jakiejś strasznej retrakcji, tylko aktywujemy tam mięśnie równoległoboczny, środkowy dolny trap, najszerszy grzbietu, mięśnie obu i to wszystko oczywiście jest istotne. Zębaty przednie tak samo, ale nie możemy zapominać też o naszych nogach, ponieważ napięcie powinno być wytworzone nie tylko w obrębie górnej partii ciała, ale na całym łańcuchu, czyli idąc od głowy aż po stopy, bo jeśli tu będzie fajnie, ale tu będzie zbyt słabo, to będziemy tacy po prostu tutaj slaczali, no nie? A chcemy, żeby i tu tyłek pracował odpowiednio, brzuch, proste uda, które często są zbyt słabe w stosunku do naszych zginaczy, oraz też nasz brzuch na całej taśmie powierzchownej przedniej jest wyhamowany w stosunku do naszych mocniejszych zginaczy przez naszych tryb siedzenia, pracy i tego, co robimy na co dzień. Także pokażę Wam bardzo fajne ćwiczenie zaraz, które wyrówna tą dysproporcję, która powstaje w wyniku przykurczonych nóg, bo często to zauważam, że ludzie robią fronta i mają takie przykurczone nogi w kolanach i świadczy to właśnie też o skróconych zginaczach bioder. Zapraszam Cię teraz do jednego fajnego ćwiczonka, które wyrówna Ci tę dysproporcję. Lecimy. No i słuchajcie, bierzemy sobie kawałek drabinki. Jeśli nie macie drabinki, to możecie się równie dobrze zaprzeć o ścianę. Ważne, żeby nie robić tu pochylenia miednicy. Miednicę wypychamy do przodu maksymalnie. Stopa zgięta podeszwowo. Nie tak, tylko tak, bo właśnie w ten sposób będziemy bardziej aktywować tutaj mięśnie trójgłowy łydki, prosty uda oraz mięśnie powierzchowne brzucha. Ok, zapieramy się tutaj, palce w dół i kolano maksymalnie doprostowane i lecimy 5 razy. Raz, 2, 3, 4, 5, druga noga, raz. Klatka wypchnięta, szyja też przyklejona, potem 5 kółeczek w prawo, hop. Zostawiamy w drugą stronę, raz, 2, 3, 4, 5, następnie w takim stradlu lecimy, raz, 2, 3, 4, 5, następnie druga noga, 4, 5, wracamy na środek, obie nogi razem, 10 razy, raz, 2, 3, 4, 5, 6 i 7, 8, 9, 10, mamy to. To była taka moja jedna seria tylko. Wy robicie takie 3 seryjki. Ja już mocno czuję tutaj, zwłaszcza te proste uda. Jakby u Was zapał skurcz, to poczekajcie chwilę, rozciągnijcie i wróćcie z powrotem, ponieważ jest to dosyć mocne ćwiczenie. Ale zobaczycie, jakie to fajne profity przynosi potem na całej przedniej taśmie. Tak więc dzięki za dziś i widzimy się już w kolejnych poradnikach niedługo. Takich tipów posiadam jeszcze więcej. Na ten temat będę opowiadał 18 września w Katowicach na najbliższym szkoleniu z ludzkiej flagi, z backlevera, z podciągnięcia na jednej ręce oraz frontlevera, na które Cię bardzo serdecznie zapraszam. Link do wydarzenia znajdziesz w opisie, także wbijaj, zapisuj się i widzimy się już niedługo. Pozdrawiam i do zobaczenia niebawem.